Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Starlancer, a to jest taki mały eksperyment, jak przyjmie się World of Warplanes, czyli mówiąc najprościej, samoloty od Wargamingu. Po prostu chcę to nagrać, ponieważ uważam, że jest to dość przyjemna gra, żeby sobie od czasu do czasu polatać. I bardzo przypomina mi pewną grę, w której latało się plastikowymi modelami samolotów. Pozdro dla kumaty. Oho, widzimy ciężki myśliwiec. Spróbujmy coś tutaj zdziałać. Powiem szczerze, te działka nieźle siekają. Na szczególnie, że to jest ciężki myśliwiec, więc się nam nie wywinie. Ciężkie myśliwce nie są zbyt zwrotne. A ja przeciągnąłem strunę. Dobra, widzimy tutaj drugi cel. Piękny i duży. Trzeba mi go trochę postrzelać. Stary, daj spokój, nie uciekniesz. Zauważyłem, że tej gry jest bardzo mało na polskim YouTube. Co mi szkodzi, to nagrać. Najwyżej nie trafi na kanał. Ponieważ to nie jest mój kanał, tylko Garanila. Jestem, można rzec, współpracownikiem, czy jak to inaczej nazwać, cholera wie. Dwa fragi na koncie. Oczywiście chcę trzeciego. Nie wywinie mi się dziadyga. Już mu coś uszkodziłem. Mała dobitka. Bierzemy się za kolejnego. Ładna bitwa. Bardzo ładna bitwa. Jestem aż zaskoczony. Czyżby się zbierało na asa? Piąty. Taranem. O, wysoko latałem. Robimy szóstego. Słyszałem głosy, że o wiele prościej jest grać na padzie. Ach, nie zrobiłem szóstego. Ale nie mam pada, więc gram na klawiaturze i myszce. Poza tym nie mam konsoli, nie ogarniam w ogóle padów. Dlatego wolę grać na starym, dobrym sprzęcie. Niespodziewanie. Pusty. Jeszcze mam, i mam jeszcze dwie bomby. Możemy się trochę tutaj pobawić. Z czego jestem bardzo zadowolony. Więcej punktów. To więcej kasy. A więcej kasy to... więcej sprzętu. Kolejny AR. To jest trójeczka, którą z moimi działkami bardzo łatwo rozstrzelać. Żebym się nie rozbił na pierwszym nagraniu, to był masakra. Koniec. Koniec bitwy. Aż jestem ciekaw, jak wyszło, jaki jest wynik. No, pięknie. 20... Zaraz, ile jestem na plusie? Jestem na plusie 27 tysięcy.
I zrobiłem też 2000 doświadczenia. As, drapieżny ptak, szybki strzelec. 1000 punktów obrażeń zadanych wrogim samolotom i 1300 budynkom. Także budynkom, celom naziemnym. Także będę kończył, bo więcej do gadania nic nie mam. A i nie wiem, czy to się pojawi w ogóle. Więc do widzenia, do usłyszenia.